co gotujecie w tym wielkim kotle? No więc w tej przepięknej miejscowości, w prawie sprzyjających okolicznościach natury, warzymy dzisiaj zupę gulaszową z dzikiem. Grzybami. Podobno były zbierane tutaj w jelesieńskich lasach. Jest też mnóstwo cudownych warzyw, pieprzu prawdziwego, młotkowanego, owoce jałowca, rozmaryn, czosnek i mnóstwo miłości dzikiego food trucka. Proszę pana, czy ta zupa będzie sprzedawana tutaj uczestnikom imprezy? Nie, nie, nie. Dzięki naszemu zwierzchnikowi, prezesowi Rafałowi Malcowi, dzisiaj zapraszamy wszystkich jelesienian i nie tylko na darmowy poczęstunek dzikiej zupy. Jak wiele tej zupy tutaj jest w tym kosztem? Przygotowaliśmy dziś dla państwa 2000 porcji, czyli 500 litrów. Czyli praktycznie wszyscy uczestnicy skosztują dziczyznę. O to chodzi właśnie. Chcemy promować polską dziczyznę, bo jest to najlepsze, najzdrowsze, najszczęśliwsze mięso. A tak naprawdę chyba ostatnio trochę zapomniane, chociaż wydaje mi się, że wraca do łask. Także my dziś będziemy promowali kulturę, tradycję i pasję łowiecką właśnie przez kulinaria dzikie. I mam nadzieję, że wszystkim państwu będzie ta zupa smakowała. A kto będzie konsumował? Chodzi mi o czy mieszkańcy, czy myśliwi? Mam nadzieję, że wszyscy, którzy przyjdą spróbować naszej dzikiej zupy, będą mieli okazję skosztować. Także zarówno mieszkańcy, jak i uczestnicy, myśliwi, też osoby, które przyjechały na zawody kynologiczne. My gorąco zapraszamy wszystkich. Dziko zapraszamy na naszą dziką zupę. A w jaki sposób została ta zupa przyrządzona, aby zagwarantować no, tą jakość? Proszę pana, no, przede wszystkim najlepszej jakości produkty, czyli polska, dobra, zdrowa dziczyzna. Mamy tutaj aż 7 dzików bodajże. Mamy 120 kg warzyw, cebuli, marchwi, papryki. Mamy 20 kg przecieru pomidorowego. Mamy 10 litrów czerwonego wina, 2 kg czosnku, 6 kg soli, 4 kg pieprzu. Także myślę, że te najlepszej jakości produkty są gwarancją tego, że ta zupa będzie wyjątkowa. Z kim rozmawiałem? Jakub Wolski, Dziki Food Truck. W tym roku przyjechaliśmy, no, tutaj mamy na razie dwa sokoły i jednego orła przedniego, samca. To też jest sokół raruk, też samiec i tam mamy samca sokoła wędrownego. Do czego służą te ptaki? Wszystkie te ptaki służą nam przede wszystkim do polowań. Jesteśmy sokolnikami i naszą pasją jest polowanie z tymi ptakami. Samo ułożenie nie jest trudne, powiedzmy podobne jest do ułożenia psa, natomiast cała sztuka polega na nauczeniu ptaka tej sztuki polowania. Samego polowania. I to jest najtrudniejsze zadanie, żeby go nauczyć w taki sposób, żeby był skuteczny w tym, co robi. I to na tym polega największa trudność. Dla mnie największymi emocjami, jakie wzbudza we mnie polowanie z ptakami, to prędkość, jaką można obserwować przy ataku sokoła wędrownego na ofiarę. Kiedy spada z prędkością około 300 km na godzinę w pościgu za kuropatwą czy za kaczką, to jest to dla mnie takie przeżycie, jak dla niektórego myśliwego polowanie na złotomedalowego byka. Także. Najtrudniejsze jest nauczenie, wyrobienie u nich takich nawyków, które są dla nich, stwarzają im poczucie bezpieczeństwa, bo w naszym świecie jest dużo zagrożeń, które czyhają na te ptaki, między innymi linie średniego napięcia, czy kontakt na przykład z drobiem domowym czy z gołębiami i to jest najtrudniejszą sztuką jest to, żeby oduczyć ich kontaktu czy to właśnie z drobiem, czy żeby nie siadały na słupach średniego czy wysokiego napięcia, żeby nie zginęły po prostu. To jest najtrudniejsze zadanie. Tak. No przed nami mamy orła przedniego, samca w wieku 8 lat. Jest to gatunek, który w Polsce no, jest dość zagrożonym gatunkiem, ponieważ szacujemy, że występuje około tylko 30 par na terenie naszego kraju. Natomiast w rękach sokolniczych jest to ptak dość popularny, szczególnie też na południu, tutaj u sąsiadów naszych południowych, Czechów, Słowaków, bardzo pospolity ptak sokolniczy. No, przez swoją wielkość wykorzystywany do polowań przeważnie na zające, lisy, ale nierzadko także sarny. A w krajach, gdzie tradycja sokolnicza sięga bardzo wielu wieków wstecz, między innymi w Mongolii, Kirgizji, tam z tymi ptakami poluje się nawet na wilki. Ja mam akurat sokoła wędrownego. Jest to najszybszy z ptaków. W locie nurkowym potrafi jego prędkość dochodzić do 360 metrów na godzinę. To jest prędkość, która została zbadana naukowo po prostu przez
no, przez pracowników, którzy się tym zajmowali. Jesteśmy członkami Polskiego Klubu Sokolników Gniazdo Sokolników, jedynej organizacji w Polsce, która zrzesza sokolników polskich. A tych informacji udzielał mi Rafał Kruk. To piknik łowiecki, w skład którego wchodzą dwa międzynarodowe konkursy pracy psów myśliwskich oraz czwarta krajowa wystawa psów ras myśliwskich. Jest to nasza inicjatywa oddolna, która ma już kontynuację, jak powiedziałem, od 4 lat. Wspólnie z Związkiem Kynologicznym w Polsce postanowiliśmy zorganizować coś dla społeczeństwa po to, aby promować nasze łowiectwo wśród niemyśliwych, tak naprawdę ocieplać nasz wizerunek, a myślę, że nasi czworonożni pupile są najlepszym, w cudzysłowie powiedziałbym, materiałem do tego, aby ten wizerunek ocieplać. Informuje nas prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, Rafał Malec. Skąd zrodził się pomysł na tego typu imprezę? Kto to wymyślił? Pomysł generalnie zrodził się w mojej głowie parę lat temu, jeszcze wtedy, kiedy byłem działaczem szczebla okręgowego jako przewodniczący Komisji Kynologicznej przy Beskidzkiej Okręgowej Radzie Łowieckiej. Stwierdziliśmy wraz z zarządem okręgowym i z radą okręgową, że musimy zrobić coś, żeby w naszym terenie nas myśliwych pokazywać w sposób troszeczkę inny niż pokazują nas media. Dlatego też użyłem jakichś swoich kontaktów na różnych płaszczyznach, jak i pożarniczej, tak i właśnie kynologicznej, po to, żeby zorganizować taką imprezę. Tu wśród tej bardzo licznej dzisiaj publiczności uczestników widzę mało mundurów myśliwskich, a raczej twarze z łowiectwem niekojarzone. To myślę, że inaczej nasze celowe działanie, ponieważ ta impreza jest skierowana, tak jak już powiedziałem na samym początku, dla niemyśliwych, a nie dla myśliwych. Natomiast oczywiście myśliwi są tutaj tylko swoistego rodzaju tłem tej imprezy. Oczywiście jest to nasze wspólne święto myśliwych, kynologów i wszystkich sympatyków łowiectwa.